No ludziska, nie było mnie tu naprawdę kawał czasu, więc uznałem, że to jest najwyższy czas, by sobie trochę... By trochę o sobie przypomnieć, o! I żeby znowu coś nagrać i wam wrzucić. Początkowo ten film miał być wrzucony tylko na mój fanpage na Facebooku, ale uznałem, że jednak na YouTubie nie było niczego na tyle długo, że jednak leci na YouTube'a. I a propos fanpage'a, jest mi super, super miło, że was tam ciągle przybywa w takiej fajnej sumie, ponieważ ten fanpage nie działa jakoś super długo, a już mamy tam 600 osób, 600 geeków językowo, netflixowo, social mediowych, którzy śledzą te moje małe ciekawostki. Dlatego jeśli ktoś z was jeszcze tam nie jest, jeszcze nie jest w tej super ekstra grupie, tutaj wam wyskoczy, no to idźcie, lećcie już, zapisujcie się, lajkujcie i... lecimy z tematem. No i jako, że ten mój fanpage zaczyna coraz bardziej błyszczeć, coraz bardziej tak jakby lśnić na moim małym poletku social mediowym, to uznałem, że o lśnieniu właśnie dzisiaj pogadamy. Ponieważ chyba każdy z nas zna słowo shine, jednak mało kto z nas wie, że ma ono aż... 9 znaczeń. Shine najczęściej występuje w zdaniach typu the sun is shining, które oznacza po prostu, że słońce świeci. Jego takie prawdziwe, naturalne świecenie to jest pierwsze znaczenie. Jednak dzięki takim piosenkom jak ta shine bright like a diamond. I jak Rihanna śpiewała o błyszczących diamentach, tak samo możemy powiedzieć, że błyszczy maska naszego świeżo polakierowanego samochodu, czy nasz puchar, czy medal wygrany w ostatnim konkursie. Jednak o błyszczeniu nawet w języku polskim mówimy w nieco innym znaczeniu, nieco bardziej metaforycznym, ponieważ często się określa, że błyszczymy, że idziemy szkolnym korytarzem i po prostu błyszczymy, górujemy nad kimś, że jakimiś nieco bardziej oryginalnymi cechami się wyróżniamy. Jednak kiedy pogadamy o słówku shine w rzeczowniku, okazuje się, że ma to zupełnie inne znaczenie i możemy wyodrębnić parę z nich. Kiedy w taki dzień jak dzisiaj rzucilibyśmy wow, it's a real shine today, oznacza, że mamy dzisiaj naprawdę ładną pogodę, że świeci słońce, nie ma chmurek i jest taki nastrój na zewnątrz, że aż chce nam się wychodzić. Słowem shine możemy też określić naszą sympatię do kogoś. Dlatego jeśli kogoś bardzo lubimy, jeśli kogoś leżymy niecodziennym uczuciem, to możemy rzucić zlepkiem take a shine, czyli właśnie mieć do kogoś sympatię, szczególną więź. Jeśli widzieliście jednak jeden z moich poprzednich odcinków, to wiecie, że słowem moonshine, czyli dosłownie blaskiem księżyca, określamy bimber. Jednak coraz częściej wystarcza samo shine wypowiedziane gdzieś tam w barze, czy w garażu u wujka, by było wiadomo, że mamy ochotę na kieliszeczek, jakiegoś samogonu, bimbru, czy domowego alkoholu. Wspaniała. Tak? Polecam. Jeśli do słowa shine dodamy jedną magiczną literkę i powstanie na słowo shiner, otrzymujemy zestaw znowu innych nowych słówek. Najbardziej pospolite i najczęściej spotykane znaczenie słowa shiner to jest po prostu podbite oko, które jest równoważnym synonimem do zwrotu black eye. Mianem shiner możemy też określić osobę, która pracuje w firmie myjącej okna w jakichś wieżowcach bądź bardzo dużych, wysokich budynkach. I takich panów, którzy tam bardzo, bardzo wysoko są zawiśnięci, nie wiem czy jest słowo zawiśnięci, którzy tam bardzo, bardzo wysoko na takich linach wiszą i myją te okna, też możemy nazwać mianem shiner. Jednak jeśli zagłębimy się w czarne kino bądź w kulturę rasizmu, niewolnictwa i historii Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych, dowiemy się, że obecnie shiner niesie też ze sobą zupełnie inne znaczenie, które powstało w czasach apartheidu. Gro historii Ameryki wiąże się z niestety bardzo kiepskimi warunkami, które mieli tam ludzie czarnoskórzy. I w momencie, kiedy czarnoskórzy mogli tykać się tylko zawodów, które miały na celu usługiwanie białej części populacji, wielu z nich pracowało czyszcząc buty białej burżuazji i białym elitom. I na takich Afroamerykanów mówiło się wtedy po prostu shoeshiners. Jednak biali uznali, że shoeshiner jest nazwą po prostu zawodu i ma za mało negatywne naświetlenie jak na tak niski poziom intelektualny, jaki według nich mieli ówcześnie czarni. Dlatego bardzo szybko wytworzyło się słowo po prostu shiner, które było przypisywane tylko ludziom czarnoskórym i miało na celu obrazić ich i pokazanie ich niższego statusu społecznego, takie naświetlenie tego, że nadawali się jedynie do czyszczenia butów. Dobra, to koniec shine'owania na dzisiaj. Ja wam powiedziałem w bardzo ekspresowej formie, czym jest słówko shine i na jak wiele sposobów możemy je rozumieć i tłumaczyć. I mam nadzieję, że kilka z tych znaczeń zostanie wam w głowie na nieco dłużej.
A tymczasem życzę Wam super weekendu i siemanko.